Państwo, chciałbym serdecznie powitać na kolejnym w ramach Obrzmawy Lubrowskiej Wieczory z Muzyką koncercie organizowanym w Kadryckim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Data tego koncertu jest wybrana bardzo starannie. Wczoraj właśnie minęła 156. rocznica urodzin hrabiny Anieli Potulickiej, kobiety niezwykłej. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że także poprzez ten koncert, jak zapewne za chwilę stwierdzimy, osobny, wyjątkowy, nadzwyczajny, że także poprzez ten koncert jest okazja, aby przywołać postać osoby niezwykłej, wyjątkowej. Życzę Państwu inspirującego, miłego, niezapomnianego wieczoru w murach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, ciesząc się Państwa obecnością, chcę powiedzieć, że ten koncert pod każdym względem jest szczególny. Po pierwsze dlatego, że chcemy przedstawić dzisiaj dzieła, które przekraczają czas, w którym powstały. Niosą ze sobą głębokie emocje ludzkie, uniwersalne. Są napisane w nowoczesnym stylu, a więc jakby wychodząc naprzeciw temu wszystkiemu, tym wszystkim, którzy mieli stać się ich słuchaczami. Cieszę się, że dzisiaj gościmy kwartet Akademos. Cztery wspaniałe panie, Anny Szabalkę i Jantę Sobiej, panią Aleksandrę Bartok i Danutę Sobik-Ptok, ale można powiedzieć, że za sprawą Anieli Hrabiny Potulickiej stał nam się wieczorem kobiecym. Przed Państwem kwartet Akademos, ostatni z 16 kwartetów Ludwika van Beethovena, kwartet Emil August 135 i arcydzieło polskie. Drugi kwartet smyczkowy Karola Szymanowskiego. Thank you.